No hej, kochaniutka! Oczywiście, że będę dzisiaj u ciebie na imprezie. No, brat mnie przywiedzie. A no, i przyjedzie potem po mnie. No hej, kochana. Wiesz co, ja dzisiaj nie przyjadę do ciebie jednak na tę imprezę. No, nie ma kto potem przyjechać po mnie. Nie, mama po mnie nie przyjedzie potem. No hej, kochana! Ty słuchaj, co mi się dzisiaj przydarzyło. Słuchaj, wychodzę sobie z bloku i jacyś ludzie do mnie podchodzą i mówią, dawaj pieniądze do mnie. No jak to, co zrobiłam? Nic. Akurat brat przechodził. Jak ich pogonił, to jak uciekali, mało butów nie pogubili. No. Hej, kochana. Ty słuchaj, co mi się przytrafiło dzisiaj. Wychodzę z bloku, a mnie jacyś ludzie zaczepili i mówią, dawaj pieniądze. No co miałam zrobić? Uciekłam. No, jak zwykle. Słuchaj, kochana, jaki ty masz dzisiaj piękny makijaż. A dziękuję ci bardzo. Wiesz, co siostra mi zrobiła, bo ona się teraz zajmuje robieniem makijaży. Nie mam się w co ubrać. Pożyczę coś od siostry. Nie mam się w co ubrać. No i nie będę miała. Ile ludzi w te święta? Ja się przecież nie rozdwoję. Idę! Znowu samotne święta. Cześć, mamo. Słuchaj, przesłałabyś mi 50 zł? No ty chyba zwariowałaś. Przecież ja wczoraj twojej siostrze już wysłałam 50 zł, teraz tobie. Trzeba oszczędzać, nauczyć się oszczędzać. Nie tym razem, moja droga. No dobra, to pa. No hej, mamo. Słuchaj, przesłałabyś mi 500 zł? No, to mi brakuje. Córeczko, no oczywiście, że ci wyślę. Przecież ty jesteś moją jedyną ukochaną córunią. Wiesz co? Albo nie. 1000 zł ci wyślę. 1000 zł dla mojej ukochanej, jedynej córuni. O, super. No to dziękuję ci bardzo. Pa, pa.